Ostatnio Impel, jak większość krajowych drużyn, łączył treningi z zabawą i odpoczynkiem. Wyjątkowy czas świąt i nowego roku upłynął jednak bardzo szybko. Teraz czas zajęć. Muszę powiedzieć, że od kiedy jestem na treningu, od kiedy jestem na hali, to trenujemy bardzo intensywnie, bardzo mocno. Przede wszystkim jest w tej chwili czas na trening indywidualny, na co nie było wcześniej czasu i nie będzie później. W momencie, kiedy rozpoczniemy nasze gry, to będziemy grać już non-stop, de facto co dwa dni, czasami co cztery dni. Także jest w tej chwili na pewno czas na to, żeby popracować z jednej strony intensywnie, z drugiej strony indywidualnie i pracować nad poszczególnymi elementami techniki. Podczas przygotowań do kolejnej części sezonu pojawia się stały problem dużych klubów. Impel nie ćwiczy w pełnym składzie. No w tej chwili trenujemy bez trzech naszych zawodniczek. Kasia Skowrońska-Dolata i Lenka Dir przebywają w Ankarze na kwalifikacjach olimpijskich, a Kristin teraz właśnie decyzja będzie prawdopodobnie dzisiaj lub jutro, czy Kristin będzie uczestniczyła w tych igrzyskach panamerykańskich i tamtych kwalifikacjach, czy też wróci do nas, do zespołu. Natomiast w komplecie będziemy, no myślę, najpóźniej 10-11 stycznia i wówczas będziemy mieli tak naprawdę kilka dni do tego, aby się przygotować do najbliższego meczu ligowego, który to mecz rozegramy już 14 stycznia w Rzeszowie z Developersem. Brak liderek to zarazem czas dla nie tych pierwszoplanowych siatkarek. W tej chwili wprawdzie jesteśmy bez trzech zawodniczek, które oczywiście stanowią o sile naszego zespołu. Niemniej jednak no, wykorzystujemy ten czas pracowicie i możemy poświęcić dużo czasu poszczególnym zawodniczom, poszczególnym formacjom. Możemy zgrywać te formacje, które są. Mamy rozgrywające, mamy środkowe, także jest naprawdę nad czym pracować. Błysk w oku, jak za dawnych lat, znów się pojawił. Jacek Grabowski w hali czuje się chyba lepiej jak za prezesowskim biurkiem. Na ławce trenerskiej jeszcze nie byłem, bo nie graliśmy meczu, natomiast wróciłem faktycznie po kilku latach na halę treningową. Przede wszystkim uważam, że jest świetna atmosfera w zespole. Dziewczyny zaangażowane pracują bardzo dobrze. Pozostali szkoleniowcy, którzy tutaj pracują ze mną, robią wszystko, żeby te zajęcia były intensywne i tu współpraca między nami jest bardzo dobra. Pierwszy mecz w nowym roku o punkty Impel rozegra 14 stycznia.